Zatytułowałeś swój tom Łowca. Na co polujesz? Łowca poluje na wszystko. Poluje na wydarzenia współczesne, poluje na historię, poluje na słowa, poluje na klimaty. W ogóle stara się ułowić wszystko, co możliwe. Jeżeli się mówi, że poezja jest od wszystkiego, no to właśnie ten Łowca jest takim od wszystkiego. A jak Łowca traktuje historię? Historia jest dla niego miła, czy wręcz przeciwnie? Nie, on historię traktuje z pewnym pobłażeniem, to znaczy historia się po prostu powtarza. W kółko te same sytuacje, w kółko te same rzeczy. To jest tak samo, powiedzmy, jak my reagujemy na wydarzenia, mówi się, od tego momentu świat się zmieni diametralnie. Otóż dla Łowcy świat się nie zmienia diametralnie, bo on cały czas jest taki sam. Chociaż są w nim punkty takie przełomowe, że coś się dzieje, prawda? Ale to, że się coś dzieje, to nie znaczy, że przedtem się podobnie nie działo. Kartagina została zrównana z ziemią, prawda? Wiemy o tym doskonale. Nawet podobno została posypana solą, żeby nic nie wyrosło na jej terenie. Więc tego typu zdarzenia się bywały w historii. Zresztą bardzo mi się spodobało, jak w 1945 roku w twórczości wygrzebałem taki esej Jerzego Zagórskiego o tym doświadczeniu historycznym, które się w tej chwili skończyło, prawda? W tych okropnościach wojny i tak dalej. I on tam mówi, no ale to przecież już było. To przecież już było i on mówi, zwróćmy się do klasyki, a to przecież poeta awangardowy. Zwróćmy się do klasyki. Łacińska kotwica przyda nam się, żebyśmy zrozumieli ten świat, w którym żyjemy dzisiaj. To żadne pocieszenie i ty w swoim tomie nie pocieszasz nikogo. Ale co, ja nie jestem matka pocieszycielka, jestem człowiek, który notuje to, co się naokoło dzieje. No. Notujesz Ukrainę między innymi. Też, tak. Pisane wiersze są dużo wcześniej, ale na pewno po 2014 roku. I powiedziałabym, że ale jest to wtedy, obraz. Po prostu tak. Wtedy się zaczęło wszystko. My ciągle zapominamy, dla nas w większości Polaków wojna się zaczęła 24 lutego tego roku. Wojna się zaczęła w 2014 roku. Od powstania tych jakichś republik samodzielnych, prawda, wspieranych przez Rosję, od regularnej wojny, która tam się odbywała. 8 lat trwa wojna w Ukrainie. I o tym trzeba pamiętać. My ciągle nie widzimy swojej historii. Ja poetycko też próbuję to sobie sądować i badać, jak to jest. Ale do tego oczywiście trzeba się naczytać. Trzeba się dowiedzieć na przykład, że kompleks niemiecki wobec Rosji, o to, że oni tam takich zbrodni narobili potwornych w czasie II wojny światowej, jest kompleksem głupim, ponieważ większość działań wojennych niemieckich odbywała się na terenie Białorusi i Ukrainy, a nie na terenie Rosji. Rosja była prawie nietknięta przez Niemców. Petersburg. Petersburg tak, no ale mówię, to nie ten, nie cały obszar. Cały obszar Babi Jar był nie w Rosji, tylko w Ukrainie, prawda? Tak. I o tym wszystkim trzeba pamiętać, bo Łowca właśnie takie rzeczy robi. To znaczy, Łowca też i oczyszcza teren, po którym się porusza, prawda? Że ten świat wcale nie jest taki łatwy, jak nam się wydaje. Pewne rzeczy są pomaskowane, poprzykrywane. Ten palimpsest, który jest pisany przez wieki, trzeba odczytywać warstwa po warstwie, a nie tylko ten tekst z wierzchu, prawda? Mm. Czy jesteś katastrofistą? Nie, nie jestem katastrofistą. Patrzę na świat tak, jak się dotychczas zawsze patrzyło. Od czasu pojawiali się katastrofiści. Na przełomie XIX-XX wieku, prawda, było tych katastrofistów od groma. Cała druga awangarda polska też była określona mianem katastrofistów, wczesny Miłosz, prawda? No ale tak mieli rację, nie czyż nie? Mieli rację o tyle, że te wydarzenia i tak musiały prędzej czy później nastąpić, bo ludzie są jacy są po prostu. Muszą się o coś zacząć rżnąć po prostu, o jakieś ideologie, o jakieś parę centymetrów ziemi na mapie, prawda? O to się żrą bez przerwy i to jest niezmienne, to jest wpisane w naturę. No, ale czymś nowym jest to, o czym ty piszesz i nie tylko w tym tomie, ale w wielu swoich poprzednich, wyniszczanie natury. Bo to ten katastrofizm dotyczy nie tyle dziejów historycznych, ile dziejów planety. Tak, ale to wychodząc już poza wiersze, to bym powiedział tak.
Jeżeli jest jakiś porządek kosmiczny, jeżeli jest jakaś ewolucja, to w ewolucji zdarzały się, co wiemy z wykopalisk, takie ścieżki ślepe, prawda, gdzie gatunki się rozwijały i padały po prostu, bo nie miały szans rozwoju dalszego. Otóż być może człowiek to jest ślepa gałąź, ślepa uliczka procesu ewolucyjnego, prawda? Być może, nigdzie nie jest napisane, nie wiemy jak jest. Nie wiemy jak wygląda kosmos, nie wiemy jak... Słuchaj, w tej chwili jak dowiedziałem się, że istnieje kosmoteologia, czyli ludzie zajmujący się teologią kosmitów, domyślnych kosmitów, prawda? I zastanawiają się, jak to pogodzić z naszym katolicyzmem, to mnie po prostu się śmiać z tego wszystkiego chce. Bo ten świat jest tak zbudowany. I łowca, który się po tym świecie porusza, on bez przerwy wynajduje takie różne dziwne sytuacje. I naprawdę, to nie jest katastrofizm, to jest po prostu spojrzenie realistyczne na świat. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo proszę.